cm śniegu, człowieku, i tu jest klęska żywiołowa. Na zimówkach tu nikt nie jeździ. Tu jest taki kocioł, idziemy tam do tego domu. Dobra, jesteśmy w nowym miejscu, przy jakimś takim strasznie starym moście. Nie wiem, co to za konstrukcja. Bardzo dużo tu było takich konstrukcji budowanych przez Rzymian, ponieważ oni te tereny tutaj oblegali dosyć długo. Jest tu dużo fortów rzymskich. W ogóle wybieramy się na taki wypad jeden dzień z wykrywaczami na pole, gdzie stacjonowało bardzo dużo wojska. Ale tutaj konstrukcja, drzewko, dziury. Fajne miejsca. Fajnie tu mają w tej Szkocji, podoba mi się. Nawet ciężko się tu poruszać. Wszędzie bedrock. Cała ta rzeka, na której jesteśmy, to jeden wielki bedrock. Tak naprawdę zrobiliśmy już kilkadziesiąt kilometrów po niej i wszędzie, gdzie trafiamy, jest bedrock. W kółko i na stop. Tak wygląda, moi drodzy, samochód prawdziwego poszukiwacza. Czyli jednym słowem jest tu wszystko. Jeden wielki Bangladesz. I tak to działa. Gdzie tu była woda? Jeździmy tu już któryś dzień z rzędu po Szkocji i poznajemy. Spotykaliśmy tutaj paru poszukiwaczy złota, prospektorów. Co ciekawe, w tej części Szkocji złoto ma charakterystyczny kształt. Są to blaszki. Czasami bardzo duże, ale do złudzenia przypominają te ze złotych hor, z jesiennika. Rozklepane, bardzo mocno rozklepane. I wciskają się w te szczeliny, które tutaj na całej tej rzece można spotkać. Ale ilości tego złota, które tu są naprawdę duże w porównaniu do tego, co jest u nas. To tutaj wypłukanie grama czy dwóch nie stanowi żadnego wyzwania, tak na dobrą sprawę. Dzisiaj jesteśmy już chyba w czwartym czy w trzecim miejscu i tych złocin jest tam w każdej szczelinie sporo. Kurde, fajna konstrukcja. Ciekawe, kiedy to postawiono. Tak czy siak, mają chłopaki tutaj potencjał ogromny. Jeden z nich pokazywał nam swoją kolekcję zdjęć tego, co tu znajduje. Naprawdę robi to wrażenie, więc ciekawe miejsce. Dobra, trzeba się ustawić i działamy. Chłopaki już działają. Chicken i mushrooms. Ciepło. Ciepło, elegancko. Trafiliśmy na taką pogodę, której tutaj nie było od miesięcy. Lokalesy mówią, że takiego słońca tu nie było już dawno. Mieliśmy szczęście, że akurat wypadło na ten okres, kiedy tutaj jesteśmy. Więc może nam się uda jeszcze powtórzyć na przyjazd.
w innej porze roku. Producent tej zupy zadbał mocno na wieczku. Oszczędzaj czas na gotowanie, aby realizować swój potencjał. Mądre. Nawet ma to sens. Dobre to jest. Naprawdę to jest dobre, kurde. Myślałem, że to jakaś puszka chemii. Ale smakuje dobrze. Dobra. Zostajemy tu do wtorku. Dzisiaj jest sobota. Jeszcze mamy 3 dni płukania i jeden dzień z detektorem. Zobaczymy, jak to wszystko się dopadnie. Na razie pogoda jest super. Zapowiadali tu ulewy, ale jak na razie dopadało tylko w nocy przez chwilę i zobaczymy. Dobra. Idę to wciągnąć. Trzeba coś pokopać, bo pół do trzeciej. Dobra, na razie. Super pan. Caledonia. Piękna maszyna. O panie. A ty rączki? Dobra, sprawdzimy. Teraz to sprawdzimy komisyjnie, czy tu jest jakieś złoto na tym odcinku, bo pewnie jest. Nie wiem, czy mi tu będzie pracować, tu przy takiej słabej wodzie. Idę na molek, ale no co, jakoś to napłuczem. Kurde, nie przykleiłem sobie tej inspekcji. Błąd. Cieszyłem się, nie miałem czasu samemu sobie zrobić porządnie płucznie z inspekcji. Ta inspekcja się przydaje. Ewidentnie jest niezbędna, szczególnie w nowych miejscach. Warto ją sobie dorzucać do koszyka, robiąc zamówienie na płucznie, bo pomaga nam w takiej interpretacji miejsca, bo od razu widać, co się dzieje. Są złocinki jakieś, leżą. O. No. Nic nie widzimy. Ale rzucamy wiadro i zobaczymy. Po paru wiaderkach, co się dzieje na miejscu. Normalnie. Polskie złoto w Szkocji. Wiesz co, no jakoś to się płucze. No jakieś tam widziałem małe blaszki. Tak? Jak po aluminium się przesuwały ostatnie, wiesz? Widać je czasami, aha, jak ona tak powoli się ostatnia przesuwa, bo aha, też dużo czarnego. Cały czas ten sam materiał. Rzeka ma. O, jest blaszka. Jest. No jest blaszeczka. Są złociny. Są. No i tak, zmiana planów. Wracamy na Bedrock. Pojechaliśmy tam w inne miejsce, ale tam trochę wysoka woda, ciężko było tam kopać. Więc tak ustaliliśmy, że przyjedziemy tu na ten Bedrock, na którym byliśmy rano na chwilę. Coś tam wychodziło, więc pogrzebiemy tu jeszcze dzisiaj. Dużo już dnia nie zostało, bo jest 4:30, więc mamy jeszcze jakieś 2 godzinki. Przemieściliśmy się z powrotem w to piękne, zielone miejsce. Dżungla, normalnie dżungla. I zobaczymy, co tam nam tutaj wyjdzie. Ogromny kanion, słuchajcie. Widowisko tu jest przepiękne. Rzeka bogata w złoto, ale w tym miejscu są takie głębiny, potężne, wypłukane doły, które
są... Pięknie to wygląda, ale jest tu strasznie niebezpiecznie. Wolałbym tam nie wpaść na dół. Widać, jak ona tam pod takim wielkim mostem przypływa, dookoła konstrukcja, ale tu są ogromnie, ogromne głębokości. Po prostu czarno tam jest, nie widać. Nie wiem, jak tam głęboko może być, ale myślę, że na pewno kilka ładnych metrów. Z racji tej charakterystyki rzeki, że to złoto tutaj jest i jest go dużo, to w tych dołach, tam w tych czeluściach może go naprawdę zalegać masa. Piękny widok. Fajnie to jest. Podoba mi się. Idziemy na dół. Spróbujemy coś tam jeszcze dzisiaj pogrzebać. Zobaczymy, co tutaj się da zrobić. Wyszło tu parę takich drobinek w tym bedrogu. Trochę popompowaliśmy pompą. Trochę odsunęliśmy kamyczków i zaczęło się pokazywać tam złotko. Więc wracamy w to miejsce. Sprawdzimy, czy coś tu jeszcze da się dzisiaj wypłukać. Dzisiaj jest sobota, jutro niedziela. Nie wiem jeszcze, jaki mamy plan. Może pojedziemy gdzieś na detektor. Tylko na detektor. Ale malownicza okolica, przepiękna. Chciałbym zrobić zdjęcie tego mostu. Kurde, nie wiem, czy tam się w gumowcach dostanę. Bardzo dawno już nie chodziłem w gumowcach. Z reguły to chodzimy w wodorach, bo wodory są wygodniejsze, bezpieczniejsze w takich głębokich rzekach. Ale możemy się uda przejść tą płcizną trochę, żeby trzasnąć tam tą fotkę. Przepiękny widok, ale nie, tu już jest coraz głębiej. Nie dojdę tam. No, miejsce jest ciekawe. Potencjał ma. W tych kamieniach tutaj leży tego masakra dużo, ale że my przylecieliśmy z Polski, nie mamy naszych dużych łopat i kopiemy tu takimi pierdołami, to tu się nie da w tym kopać. Przecież to jest masa bazaltu, ciężkich kamieni. Więc ciężko, strasznie ciężko by było się tutaj dobierać do tego. Ale mamy tu przepiękną strukturę skalną, którą sobie dzisiaj tu będziemy kontynuować czyszczenie. Tu, z tej dziurki, z tego wyszło trochę złocin. Te, co pokazywałem, pokażę Wam teraz na fotce, ale tam widzę, że tych struktur jest więcej. Nietknięte. Mech, który też jest dobrym łapaczem złocin. Te wszystkie szczeliny, tu wszystko tam jest zapchane, podejrzewam. I upchane materiałem. Tu dalej widzę przepiękny. O, tu jest piękna szczelinka. Nieruszona przez nikogo. Trochę tu jest wody, ale nie będzie z tym problemu. Spróbuję się do niej dobrać. Zaraz. Ślisko tu jak cholera. No pięknie tu jest, podoba mi się. Podoba mi się. O, jaka kieszeń. Proszę bardzo. I następna, i następna. Ciągnie się to bez końca. Także działamy. Działamy. Siemano. Ta sama rzeka co pierwszy dzień. Chwila deszczu. Ten bedrock, po którym chodziliśmy pierwszego dnia, jest kompletnie zalany. Strasznie tu głośno. Tu jest fajny materiał, który dzisiaj będziemy kopać. Jest tu podłoże skalne. Tam widzę, że ktoś grzebał dziury w tym. Nie wiem po co. Tu jest trochę sitowane. Ale mamy... Tutaj nie było w ogóle wody. Więc będziemy mieli możliwość postawienia płuczni i pozbieramy trochę ten materiał z tych półek skalnych i zobaczymy, czy cokolwiek tu siedzi. Tam dalej też jest takie miejsce. Będę się poszedł przebrać. Mam nadzieję, że nas ta woda dzisiaj tu nie odetnie, bo jak się podniesie do góry jeszcze z 20 cm, to już tą drogą nie wrócimy. A górą będzie trochę trudniej, ale uwidzimy, jak to mówią Czesi. Tak dzisiaj co? Ta sama historia. Ucznia średnia bez inspekcji, co prawda, to mój błąd, kurde, że jej tutaj nie mam. Nie było czasu jej zrobić, cholera. A żałuję, bo tutaj w szkockich warunkach ta inspekcja by się bardzo przydała. Z tego względu, że o, ktoś tutaj szczelinował te dziury bardzo dokładnie. Tu też kolejne fajne miejsce. Czyli można postawić płucznię i ładować materiał, zbierać ten materiał, ponieważ przy dużej wodzie woda go tutaj pcha tą całą masę i z tego, co tutaj lokalesy nam opowiadają, to na tych właśnie
na tym czymś, co do dzisiaj nie wiemy co, co to jest. Zbiera się to złotko i ten luźny materiał, to wszystko trzeba łopatą zbierać z Bedrogu i ładować na blachę. A ta rzeka ma strasznie dużo dopływów, jest ogromną zlewnią. Z tego co tu opowiadają ludzie, potrafi bardzo szybko przerastać. Więc gdyby tutaj było tyle wody, to jest kłopocik. Co prawda ekstremalnie szybko bym wypieprzył jakoś do góry po tych gałęziach, ale wolałbym tego nie robić. Z dużym plecakiem jest to niewygodne. Więc żeby nie tracić czasu, a już jest późna godzina, bo jest 10. Nie. Tutaj jest już 9, dobra, bo to jest godzina różnicy. To postawię sobie tutaj płucznię. Mam tam duży kamień, podłożę go sobie ładnie i będę tutaj caplował ten materiał, który tu leży. I zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, zostajemy. Jeżeli nie wyjdzie, przenosimy się. Bardzo stromo. Tu, ale też tam jest kawałek fajny. Dobra. Nie jest źle. Zobaczymy, czy to się dzisiaj tutaj uda zrobić. Wczoraj byliśmy trochę z wykrywką pobiegać po jakichś rzymskich polach, ale przyszła taka pompa, że nas skutecznie wygoniła do domu. O, tutaj będzie pięknie na płuczni. Nie będzie większego problemu z ustawieniem. No i będziemy jechali ten materiał. Tu jest, widzę, próg. Może mi się uda go pompą trochę wyczyścić, ale liczę też po cichu na to, że ta woda trochę spadnie w ciągu dnia. Oby tak było. Są tutaj też ślady ludzkiej egzystencji. Ktoś tutaj zostawił piwko. I śmierdzi tu gandzią. Jarali tu chłopaki. Tam jest fajna taka kieszeń za drzewem. Zobaczymy, no może coś z tego dzisiaj będzie. Szkocja jest trudna. Łatwo złota nie chcę oddać. Ale jak się nie uda tym razem, to tu wrócimy we wrześniu. Ktoś tutaj grzebał. Widzę wygrzebane dziury, tylko nie wiem po co. Widać, że jest to stare podłoże rzeczne. Mamy bedrock. Mamy bedrock z gliny i gravel, ułożoną strukturę, piasek, ziemia. Kurwa, żeby to wszystko mi nie spadło na łeb. Ale też ktoś tutaj pobierał próbki. Słabo to wyczyścił. Wezmę tu łopatką, podrapię trochę z tej skały na miskę. Zobaczymy, czy cokolwiek tu zostało, ale lepiej, żeby przy tym nie stać. Bo gdyby nam to się sypało tutaj na łeb, to będzie niewesoło. Nie wiem, gdzie mi się zgubił Heniu. Ale dobra. Ustawiam sprzęt i jadymy. Więc action. Kurde, Heniu mi się zgubił. Nie widzę go, cholera. Nie wiem, czy on gdzieś tam daleko wszedł. Zaczęło trochę padać. To nie jest dobry sygnał, bo jak zacznie lać, to ta woda pójdzie jeszcze bardziej do góry. Na wszelki wypadek już wypatrzyłem sobie drogę ewakuacji z tego miejsca. Po tych krzakach tutaj do góry. Jakoś tam się uda to zrobić. No i co? Mam tu pożyczony sprzęt, ponieważ swoich łopat nie mieliśmy jak zabrać do samolotu, więc mam tutaj od Remika jego patent siatkowo-wiaderkowy. Łopatkę. Zresztą bardzo wygodną. No i co? Działamy, panowie i panie. Sprawdzimy materiał. Pamiętajcie, zawsze należy sprawdzać co jakiś czas materiał, żeby nie ryć na darmo. Bo może się okazać, że w tym miejscu jest jedno wielkie nic. Więc trochę łopat. Pobrałem trochę próbek z takich kieszeni, z takich półek skalnych, których gdzieś to się może zatrzymywać. Przerzuciłem przez płucznię, teraz to walnę na miskę, zobaczymy, czy cokolwiek jest. Jak nic nie będzie, idziemy w dół rzeki, tam jest, widziałem, dużo, dużo okrągłych kamieni i dużo luźnej ziemi, piasku. Tam się zaczyna zakręt, więc jest większa szansa na to, że coś tam ciekawego znajdziemy. Czyszczę to i zaraz wracam.
wysłane jakieś złocineczki, ale bardzo mało. Tu jakaś leży jedna, tu 3-5. Teraz spróbuję to. To się wszystko zmieniło tutaj. To jest to miejsce, które byliśmy pierwszego dnia przy tej wielkiej ścianie, zalane wodą. Rzeka całkowicie przykryła wszystko to, co tutaj było dostępne. Więc spróbujemy gdzieś tutaj może się ustawić w linii brzegowej z płócznią i trochę pogrzebać za tymi dużymi kamieniami. Może coś tam wyjdzie, bo na razie to nie mam na to innego pomysłu. Dzisiaj Remi jest w pracy. Jest poniedziałek w Szkocji, więc wszyscy musieli wrócić do roboty. Tylko my tu się opierdzielamy. Więc podrzucił nas nad wodę sympatyczny pan. A my może tutaj, kurde, też fajne miejsce, można kopać prosto z brzegu. Tamka jest prawie gotowa. No, co o tym myślicie? Ja myślę, że całkiem fajne miejsce. Tu się zaczyna zakręt. Woda przy dużej wodzie podnosi się i leje się aż pod tamtą ścieżkę. Więc spokojnie możemy dzisiaj się tu ustawić i trochę popracować. No, dobra. Muszę tu tenia namierzyć, żeby mi się znowu nie zgubił. Nie jestem gdzieś chyba. Action, panowie i panie. Dobra, fajna pogoda się zrobiła, więc szkoda czasu. Dobra, rozkładam się i wracam za chwilę. Pierwsza próbka w tym miejscu. Trochę wygrzebałem za tego kamienia. Tutaj było napchane materiału. Czyścimy to teraz. Zobaczymy, co tutaj wpadło i czy cokolwiek wpadło. Jeżeli coś tu będzie, to zostajemy. A jeżeli nie, kupimy w innym miejscu. Także pukanko i... Dobra. Nie będziemy tego... No, też dużo łowił, ale złota to tu nie mamy za dużo. Może za płytko jesteśmy jeszcze. Jakieś pojedyncze złociny. Syf, gwoździe, ołów. No, jest jakaś blaszka. No, nie, nawet ładne. Nie wiem, czy ją widać, a leży. No dobra. Myślę, że teraz dopiero zdjąłem tą warstwę z góry, więc możliwe, że coś tam pod spodem będzie grubszego, więc grzebnę głębiej i uwidzimy. Parę sztuk dosłownie, więc szału tu nie ma. Dobra. No i co? Zmiana miejsca. Pogrzebałem pod jeden z drzewek. Patrzcie, co wypadło. Pierwszy rzut na gumę. I proszę bardzo. Piękna blaszka. To już prawie samorodek. Elegancja Francja. Jedziemy dalej. Z tej dziurki. Widzicie, tu jest taki materiał. Straszne dziadostwo do płukania. W ogóle wziąłem stamtąd tylko wiadro. Widzę, tu leży kolejna piękna blaszka, kulka. Bardzo dobre miejsce. Chodzimy tu już parę godzin. Nie możemy nic trafić, a tu kurde parę ruchów pompą. Proszę. Piterek ładny. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ich kilka, bo miejsce widać, że było nieruszone przez poprzedników. Ale leży świnia. No, tak to zawsze jest. Ostatni dzień wyprawy zawsze jest najlepszy. Pierwsze dni człowiek jeździ jak głupi w kółko, żeby cokolwiek znaleźć, a później w momencie, kiedy już się trzeba pakować do domu, zaczynają się pokazywać naleśniki. Dobra, mam mało miejsca na karcie, więc będę oszczędzał te klipy i będę je nagrywał w krótkich seriach. Wypłuczę to i zaraz wiadra. Pół wiadra materiału i takie piękne blaszki. Dobra. Sam w tą dziurę. To mi się podoba. Czyli opłaca się
moi drodzy, chodzić i szukać różnych miejsc, bo gdybyśmy rano zostali tam, gdzie wychodziły te gówniane małe złociny, to byśmy nie znaleźli nic więcej. A tu proszę bardzo, oprócz tigera, który wypadł wcześniej, dużego, to jeszcze takich parę sztuk. Nie wiem, czy to będzie widać, ale pokażę wam to wszystko później na fotkach, także będzie widać. Dobra, biorycie. No, całkiem przyzwoicie. No dobra. Powiem wam tak, miałem różne pompy już, nawet lokalne, te tutaj, które produkują w Anglii, grubasy 75, którymi się nie da w zasadzie pracować, bo mają strasznie dużą średnicę, co zmniejsza ich tak naprawdę siłę ssącą. Dałem tutaj lokalesom powąchać trochę polskiej pompy i powiedzieli, że jest dobra. Ja uważam, że jest również dobra, ponieważ przy 50 uzyskujemy ogromną siłę ssącą. Końcówka przyłożona do ręki robi malinę, co już w przypadku tych pomp angielskich jest niemożliwe, bo są robione na innych uszczelnieniach, więc tą 50 tu to była bardzo dobra rzecz i ten bardzo dobry pomysł, żeśmy ją tu wzięli. Szkoda, że nie widzę dna, bo łatwiej byłoby mi tutaj pracować, ale zaraz to puszczę, co mam w wiadrze, i pojadę kawałeczek dalej tą szczeliną i zobaczymy, co tu wypada. Action. Właśnie. Szkocja. Szkocja. Piękne słońce. A za chwilę pompa. No. Pompa za nami. Znowu mamy piękną pogodę. Znowu zrobiłem parę wiader. I teraz sprawdzimy, jak to wyszło. Dwa wiaderka to drzewko, w którym to nasz kolega parę razy już znajdował ładne złoto, z tego co mówił, ale lokalesy tam nie grzebią, nie wiem dlaczego, może dlatego, że jest to trudne miejsce. Próbujemy to trochę oczyścić, widziałem tam parę okruszków. Trzeba tu delikatnie to płukać, bo są czasami bardzo cienkie blaszki. Już zauważyłem, że kilka razy chciała mi ładna uciec. Płukanie na miejsce nie jest wcale taką precyzyjną metodą. O kurde, już myślałem, że to taka blacha. Jakaś cywilizacja. Nerzewka, dobra. O kurde. O, proszę pana. No, Heniu, chyba tu zostaniemy na dłużej. Nieźle! Dobra, momencik. Nie wiem, jak się to po szkocku mówi, ale ja pitole. Zobaczcie, to jest w ogóle z dwóch wiaderek. Kurde, byliśmy tutaj dwa dni. Nie mogliśmy trafić takiego miejsca, a tu nagle pyk. Coś pięknego. Fajnie, dobra. Działamy dalej. No i tak to jest w Szkocji. Pompa, pompeczka, a potem plaga. Chyba to wrócimy. Zaczyna mi się tu podobać. Fajne złotko się pokazuje. Już wiemy mniej więcej, poznaliśmy charakterystykę tej rzeki, gdzie kopać.
To jest bardzo trudne na początku, ale jedno z ważniejszych informacji, żeby rozkminić to miejsce, tak po prostu. Zaczęliśmy szukać w miejscach takich standardowych naszych. Okazuje się, że to trochę inaczej wszystko wygląda. Tu na miejscu weryfikuje się to, że każda rzeka jest inna. Masa piesków, ludzi z psami. No, także idziemy kopać dalej. Idziemy się nie bawić. No i dobra, 18:40. Kończymy szkodną przygodę. Dziurka zasypana, posprzątane. Gdyby tu żaden nasz przyjaciel szkocki się nie denerwował. Sprawdzam tylko, czy wszystko zabraliśmy. Piękny bedrock. Wyszło tu dzisiaj ze 2 gramy z niego, lekko. Nie wiem. Pakujemy się. Musimy się spakować jeszcze w hotelu. Jutro mamy o 10:00 samolot. Wrócę tu na pewno, bo bardzo piękne, urokliwe miejsce. Podoba mi się tu. Fajni ludzie, fajne miejsce, fajne jedzenie. Klimat elegancki. Trochę daleko, ale żyjemy po to, żeby żyć, a nie po to, żeby gnić przed telewizorem. Także podsumowanie tego wyjazdu zrobimy sobie na koniec. Postaram się te wszystkie zdjęcia jakoś, których tutaj mam miliony, upiąć w jakiś kurde filmik. Może zrobimy z tego kilka odcinków, bo jest tego dużo. Z detektorem nam nie poszło, bo trafiliśmy na straszną ulewę i musieliśmy się ewakuować z tego pola, bo było bagno. Ale płukanie wyszło fajnie, szczególnie dzisiaj w tym miejscu nam posypało ładnie, wyszedł nawet taki samorodek jeden. Tu kolega, który jest lokalnie naszym człowiekiem, że tak powiem, na emigracji, nas tutaj oprowadził. Bardzo fajnie nam z nim spędziliśmy czas, poświęcił dla nas 5 dni swojego życia, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Ale musimy tu wrócić na pewno z trochę innym sprzętem, z trochę innym nastawieniem. W wodzie tego nie będzie widać. Skała na skalę. Szczelina na szczelinie. Już wiem, czego mi tu brakuje. Zupełnie inaczej bym się spakował, gdybym wiedział, jak to tutaj wygląda. Teraz już wiem. I na następny wyjazd przygotuję się tutaj bardziej. Widzicie, cała ta łacha kamieni. To jest jeden wielki depozyt z tych miejsc. Ci ludzie, których tu poznałem, wyciągnęli około 150 gram złota. Myślę, że jeszcze kolejny 1000 gram tutaj leży, więc na pewno tu wrócimy. Pakujemy się. No i do zobaczenia. Jeżeli podobało się, zostawić paluchy. Mam nadzieję, że ci z was, którzy mieszkają w Szkocji, a zastanawiali się nad poszukiwaniem złota, warto tutaj buszować, bo macie potencjalnie bardzo bogate rzeki. Wystarczy się trochę ruszyć w teren. Jest tu Remik, który ma naprawdę dużą wiedzę. Chłopak się tutaj trochę podbijał już pod tego terenu, więc ma i sprzęt dopasowany, i wiedzę wystarczającą do tego, żeby skutecznie tego tutaj poszukiwać. Zabieramy ze sobą szkockie złoto do Polski. No i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku tu wrócę. Następna wyprawa, którą planujemy, to 2 miejsca. Na pewno Malawi jest w planach, ponieważ mamy zaproszenie tam. Nie wiem, co z tego wypadnie. Na razie czekam jeszcze na szczegóły wyjazdu. Ale zostałem zaproszony na badanie złóż tam. Na pewno będzie z tego miejsca film. No i co? Dziękuję. To był piękny 6-dniowy pobyt. Nie żałuję tu ani jednej minuty. Było wspaniale. Bardzo dobre jedzenie, fajny klimat, ludzie wyluzowani, uśmiechnięci, także polecam Szkocję wszystkim, jeżeli chodzi o turystykę. Daleko, bo daleko, ale pięknie. Jeżeli podobało się, zostawić paluchy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało pisać w komentarzach. A mi pozostało się spakować plecaki. Wracamy do domu. Na razie, cześć.